Dzień dobry, Andrzeju, smacznego. I Tomku, miło, że przyszedłeś. Dobrze, słuchajcie, to gotowi do startu? Jeszcze Kasia, super, dzień, fajnie Kasiu, że jesteś, jak miło Cię widzieć. Słuchajcie, to startujemy. Myśmy wymyśliły, że jedna rzecz to jest mówić o metodzie, a druga rzecz to jest jej doświadczać. Więc wymyśliłyśmy przede wszystkim, że zaczniemy od doświadczania. I Irena jest tutaj głównym mistrzem ceremonii, mistrzynią ceremonii, jeżeli chodzi o poprowadzenie Was przez to, co będziemy za chwilkę robić. Wyobraźcie sobie, tutaj Irena wrzuciła plik, za którym będziemy pracować, więc będziemy pracować na Excelu, ale wcześniej sobie musimy wyobrazić sytuację. Wyobraźcie sobie taką sytuację, pomarzcie sobie, przenieście się w świat marzeń, jesteśmy w świecie po-covidowym, tak, możecie sobie to wyobrazić, mam nadzieję, taką sytuację, że wybieramy się wszyscy razem do knajpy. Jesteśmy, załóżmy, pracujemy w jednej firmie i w tej firmie mówimy, no dobra, to teraz po tym covidowym czasie zoomowym, mamy taką przestrzeń na to, mamy budżet na to, żeby zrobić integrację, HR-y przeszły, powiedziały, mamy kasę, możemy wejść do restauracji. Jedyna rzecz jest taka, że wszyscy wychodzimy do jednej, więc wybieramy, do jakiej restauracji idziemy. I bierzemy to, ten temat, podchodzimy do niego standardowo i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Czyli podchodzimy na zasadzie głosowania, nie? To jest chyba pierwsza rzecz. Czy macie jakieś inne propozycje, jak inaczej wybrać? Szef wybiera. Szef wybiera jeszcze może być, tak. To może być szef wybiera. No dobra, to żeby nie szef wybrał, bo lubi irańską i niekoniecznie wszyscy są za, to jednak postanowiliśmy zobaczyć, kto jest w okolicy i do kogo, jakie knajpy są w okolicy i tutaj będziecie mieć listę tych kuchni różnych, które są. Ja jeszcze podzielę ekran przez chwilkę i pokażę Wam wersji, jaki mamy wybór, tak? Takie knajpy są otwarte w naszym pobliżu. Mamy polską kuchnię, standardowe pierogi, mamy niemiecką, mamy hinduską, mamy wegańską, takie trendy teraz to też są wegańskie, jest chińska, no i jest burgerownia dobra amerykańska, taka fajna kuchnia, więc to mamy do wyboru w naszej okolicy. I zaprosimy Was w tej chwili do wejścia do tego pliku. Irenka, oddaję Tobie głos, żebyś poprowadziła już, co dalej. Widzę, że pojawiają się Wasze ikony w pliku. Czy komuś nie udało się wejść? Wołajcie o pomoc w razie czego. Wchodzimy, zapraszam Was do tej zakładki, która się nazywa głosowanie większościowe. W kolumnie A wpisujcie proszę swoje imię w wierszu, który nie jest zajęty. Postawcie jedynkę, ale tylko jedną jedynkę w swoim wyborze, tam gdzie chcecie iść. Każda osoba wybiera jedną knajpę. Głosujemy większościowo, czyli czekamy, aż objawi nam się ta knajpa, do której najwięcej osób chce pójść i to jest nasz wybór. Prosta sprawa, tak? Jesteśmy otoczeni tą metodą wszędzie i od zawsze. Na razie hinduska wysuwa się na prowadzenie z dużą przewagą. Druga po niej jest wegańska, ale chyba nie ma szans nadrobić dystansu. Nie, no to ja dołożę do wegańskiej, nie ma. Głos. Idę. Proszę bardzo. Dobrze. Okej, a ja swój głos oddam na burgera. A co? No dobra, to chyba już, tak? Tutaj nie ma co spędzać jakoś dużo czasu. To jest dosyć proste i oczywiste. To jest nasz wybór. Idziemy do hinduskiej. Tak z ciekawości, czy ktoś z Was absolutnie nie cierpi hinduskiej? Dajcie znak ręką, paszczą, jakkolwiek.
Jest okej, okay, tak? Jakby dla wszystkich jest w granicach tolerancji, rozumiem. Coś tam sobie znajdziecie. Krzysztof podniósł rękę. Nie wiem, co to oznacza, czy tak? Właśnie hinduska jest tą wersją, której niekoniecznie. Tak, koniecznie, jak większość kuchni generalnie. Okej. Okay. No dobrze, dla tych jeszcze raz tak bardzo oficjalnie, hinduska wygrywa z 5 głosami za sobą, następna jest wegańska 3 głosy, amerykańska 2, chińska i polska po 1, na niemiecką nie ma amatorów. Okej, okay. Koniec głosowania. Zapraszam Was teraz, chyba że chcesz, Paula, tu zrobić jeszcze jakiś komentarz do tego, zanim przejdziemy do drugiego. No, wybraliśmy, idziemy do hinduskiej. Mhm. Przeskoczcie proszę do tej drugiej zakładki, uzgodnienia systemowe, taki nosi tytuł. Robimy to samo inną metodą. Ta metoda, jak w zaproszeniu było zapowiedziane, jest trochę na opak. Nie mierzymy kto chce, tylko mierzymy kto nie chce i jak bardzo nie chce. Więc znowu poproszę Was, żebyście wpisali swoje imiona w kolumnie A. I teraz instrukcja jest taka, w każdej z tych kolumn, nie tylko w jednej, ale w każdej, napiszcie, jak silny macie opór, czekajcie, bo skala uciekła, skala od 0 do 10, jak silny macie opór przeciwko pójściu do każdej z nich, gdzie 0 oznacza, to jest dokładnie to miejsce, gdzie chcę być. Tam pójdę. 10, jeżeli tam zdecydujemy, że idziemy, to ja nie idę. W ogóle nie ma takiej opcji, żeby moja noga przekroczyła próg tej knajpy. Wszystko, co jest pomiędzy, według waszego uznania. Także teraz wpisujemy 6 deklaracji dla każdej restauracji osobno. W nigdzie nie idziemy, też coś mamy wpisywać? Czy... Tak, dokładnie. Dzięki, że to zauważyłeś. Tutaj pojawiła się doskonale wyłapana przez Was ta opcja, którą w metodzie, tak jakby książkowo, autorzy nazywają rozwiązaniem pasywnym, czyli taki jakby poziom zero. Jeżeli nic nie wybierzemy, jeżeli wszystkie opcje będą wzbudzały duży opór grupy, to co wtedy zrobimy? I tutaj mogą być różne rzeczy, nie? Tutaj może być szef zdecyduje, albo właśnie nigdzie nie pójdziemy, albo każdy dostanie 100 zł i pójdzie sam do swojej knajpy bez innych. Różne rzeczy. Myśmy nazwały tę opcję nie idziemy nigdzie. I jak najbardziej to też podlega pomiarowi tego oporu. Nie? No dobra, widzę, że już wszyscy wpisaliśmy. Poza tobą. Poza mną. No, żeby było porównywanie. No, to ja sobie daruję, bo chcę się skupić tutaj na opowiadaniu. No właśnie, spójrzmy razem na te wyniki i spróbujmy je razem zinterpretować. Co widzimy? Nigdzie nie idziemy jest bardzo niepożądaną opcją. Nie? Zdecydowanie chcemy gdzieś iść, nawet jakbyśmy mieli pójść do knajpy, która nie jest moją ulubioną, moją czy twoją, czy kogokolwiek ulubioną. Niemiecka, podobnie jak w głosowaniu większościowym... Przepraszam, Przyjrzenka, ja ci przerwę tutaj, ale to, że zobaczcie, że ma największy opór, nigdzie nie idziemy, to oznacza, że w większości chcemy gdzieś wyjść, tak? Czyli tutaj widać bardzo mocno, że na pewno chcemy wyjść. Niezależnie od knajpy. Przepraszam. Tak, wydawało mi się, że właśnie to powiedziałam, ale okej. Okay. Ja się zawiesiłam. Dzięki za wzmocnienie. I teraz szukam po kolei tych knajp, które mają największy opór, nie? Poza tym, że nie idziemy nigdzie. Niemiecka, zgodnie tak jak było w głosowaniu większościowym, nie chcemy iść do niemieckiej, nie chcemy również iść do amerykańskiej, a szkoda, ja bym pewnie poszła. Polska jest jako trzecia, którą odrzucamy. Chińska zdecydowanie blisko tych poprzednich. Hinduska i wegańska są już blisko siebie.
Zobaczcie, co się zadziało. 5 na hinduską, 2 na wegańską, a tutaj w tej bardziej rozszerzonej skali to jest znacznie bliżej. Generalnie koniec końców wybór jest ten sam przy pomocy metody głosowania większościowego i przy pomocy uzgodnień systemowych. Jednak jakby sposób zadania pytania spowoduje, że myślimy o tym zupełnie inaczej. Widzimy więcej w tych wynikach głosowania. Widzimy preferencje ludzi albo od strony, gdzie chciałbym pójść, albo od strony, czego nie chcę, co jest dla mnie niedobrym wyborem. Więc jakby jeśli chodzi o metodę, to w zasadzie koniec. Tak? Ona do tego się sprowadza w swojej prostej wersji. Tutaj może jeszcze tylko zrobimy małą gwiazdeczkę. To jest wersja prosta, jest jeszcze wersja dosyć mocno rozbudowana, która w swojej całej kompozycji, 11 krokach, zakłada też wspólne wypracowanie idealnego rozwiązania, ale nie o tym dzisiaj ten warsztat, ale jako smaczek tutaj uchylamy rąbka tajemnicy, że jest tam dużo więcej. Tutaj chciałyśmy Was teraz zaprosić tak naprawdę do rozmowy, do odbicia myśli, do refleksji. Jaka jest Wasza obserwacja i czucie się jako wczucie się w rolę uczestników takiego procesu? Marku, jesteś gotowy, widzę. Dawaj. Tak, ja zauważyłem coś takiego, że w tej pierwszej wersji troszkę się skupiamy na takim pozytywnym swoim odczuciu co do tych knajp, natomiast w tej drugiej, ponieważ jest to tak ułożone, że najwięcej punktów dajemy tej, której najbardziej nie chcemy, to skupiamy się czego nie chcemy. Tak mam, takie odniosłem wrażenie, że to wywołało mnie takie potrzebę pomyślenia, czego nie chcę, czyli co u mnie, która z tych kuchni u mnie jakby źle rezonuje. Więc to jest takie moje spostrzeżenie. Dzięki. Dzięki, Wojtku. Mm-hmm. A ja pomyślałem tak, że ta druga wersja daje szansę na przykład popatrzenia na te wyniki w ten sposób. No, wyobraźcie sobie, gdybyśmy mieli takie same wyniki jak teraz, jeżeli chodzi o sumę, natomiast w hinduskiej na przykład ta 15 składałoby się z jedynki, dwójki, dwójki i dziesiątki, to mamy na przykład możliwość zauważenia, że pomimo, że ta opcja wygrała, to dla kogoś ona jest wysoce niekomfortowa. I można pomyśleć tak, jak Marek powiedział, że w sensie mieć takie odczucie, że koncentruję się na tym, czego ja nie chcę, ale bardzo ważne jest też, że tu można zobaczyć, czego pozostało 11 osób ewentualnie się z tym źle czuje i można podjąć decyzję wtedy, że pomimo, że w wegańskiej wybraliśmy 17, ale na przykład najwyższą niechęcią była szóstka, no to już lepiej tak niż dziesiątka. Super, to też pokazuje właśnie całej grupie, tak, jakie są preferencje, ale nie od tego, co najbardziej lubię, tylko czego nie zniosę, tak, gdzie mnie odrzuci, tak, bo tą dziesiątkę czasami się też traktuje jako takie podejście, jeżeli wybierzemy knajpę, na którą ja mam dziesiątkę, to ja tam nie idę. Czy jakieś refleksje? Marku? No, nic rewolucyjnego, ale po prostu w drugim sposobie dużo więcej danych zbieramy, więc na podstawie tych danych możemy wyciągnąć trafniejszą decyzję albo lepszą decyzję. Wiemy więcej. Marku? Ja mam jeszcze pytanie, czy taka skala od 0 do 10 coś nam daje więcej niż jakbyśmy zrobili skalę od, nie wiem, 1 do 3, czyli nie chcę pójść, mogę pójść, chcę pójść. Czy no pewnie, no może dałoby nam to wyniki bardziej zbliżone i może trudniej byłoby. Taka myśl mi przeszła przez głowę. Dlaczego akurat taka skala została wybrana od 0 do 10? Dość duża. Dzięki. Tak, to jest ważne. To jest ważne i ta skala jest tutaj takim bardzo aktywnym czynnikiem, który świadomie się wybiera. Taka skala w tym wypadku została wybrana, dlatego że mamy stosunkowo sporo opcji do wyboru. Nie albo, tylko w tym naszym
scenariuszu aż 6, więc rzeczywiście, żeby uniknąć dubli i ponownego głosowania z większą skalą, od razu dałyśmy skalę taką, która daje największą szansę na wyraźne pokazanie różnic nawet między tymi knajpami, które potencjalnie są zbliżone do siebie, nie? Preferencjami grupy. Tam, gdzie jest mniej wyborów, właśnie takie albo-albo, daje się często 0,1,2 albo od 1 do 3, albo generalnie krótszą skalę. I tak jak już powiedziałam, w sytuacji, w której są remisy, powtarza się głosowanie z powiększoną skalą. Stałość, to jest ważne. Tak. Bo nas samych też zmusza to do głębszej refleksji, nie? Czy mój opór jest na 2 w skali 1-3, czy mój opór jest na 5 czy 7 w skali od 0 do 10, nie? Więc każdy bardzo subiektywnie mierzy to precyzyjniej. Siu? Mam jeszcze taką uwagę właśnie a propos tych wyników, ponieważ parę lat temu właśnie też miałam zespół, który szedł na taką integrację, mieliśmy taki wybór knajpy i zauważyłam, że tutaj na przykład można zaobserwować też takie gdzieś tam ukryte potrzeby pojedynczych osób, bo często jest tak, że ja pracowałam w męskim zespole, więc oczywiście większość idziemy na jakieś mięso, więc wszyscy idziemy amerykańska, polska, niemiecka, coś w tym stylu, więc jakby tutaj wszyscy okej, dobrze, to idziemy wszyscy razem, no bo skoro większość tak mówi, albo ten najgłośniejszy głos mówi, że idziemy, no to idziemy, a tutaj jakby ujawniają się też jakieś potrzeby, że są osoby, które mogą w takim głosowaniu myśleć inaczej i gdzieś po prostu też warto na to zwrócić uwagę przy jakimś podejmowaniu decyzji, może nie tylko knajpowym, ale w ogóle jeżeli chodzi o zespół, więc taka moja refleksja tak z doświadczenia. To jest esencja tej metody, nie? Zadbanie o wszystkich, wysłuchanie wszystkich. I to ma konsekwencje nie tylko dlatego, jak się czujemy jako członkowie grupy, jesteśmy brani pod uwagę naprawdę, a nie tylko statystycznie potem do rachunku, ale też do tego, bo to jest stosunkowo prosty wybór, nie? Taki po prostu case ćwiczeniowy na 8 rano, ale ta metoda zastosowana do decyzji o poważnych konsekwencjach dla wszystkich w zespole może, tak jak zresztą Paula pisała w zaproszeniu na dzisiejsze spotkanie, powodować, że chcemy lub nie chcemy wspierać wdrożenia jakiegoś ważnego projektu. Ja może dodam od siebie, bo jak można, bo tą metodę też u nas w firmie, że tak powiem, wprowadzono parę lat temu, także mamy dużo doświadczeń, że tak powiem. Tutaj jedna uwaga do tego, co przed chwilą powiedziałaś właśnie a propos większych decyzji, to co my robimy, czy co staramy się robić, to właśnie korzystać z tego rozszerzonego konsensusu. Tak, on jest oczywiście dużo bardziej czasochłonny i dużo więcej wymaga, że tak powiem, spotkań, ale do takiego typu decyzji, gdzie idziemy, albo czy ktoś ma jakieś, czy jest sprzeciw, czy zawsze na to objections mówimy, że tak powiem. To na takie szybkie decyzje na pewno się to sprawdza i jest fajny zaraz taki bezpośredni feedback od ludzi, ale do tych takich większych decyzji nigdy tego nie używaliśmy, to zawsze idzie właśnie przez ten consensus i dużo więcej roboty z tym jest. Też czasami z różnym rezultatem, że tak powiem, tak? Tak. Tam, w tamtej metodzie jest element wspólnego wypracowywania, nie w tej rozszerzonej, więc to jest zupełnie na innym poziomie merytorycznego zagłębienia się w temat. Tak, i dwa etapy testowania, także to jest jakby ta sama idea, tylko że rozszerzona o jakby sposób pracy. To jej założenie jest też takie, że to jest od najprostszych do najbardziej skomplikowanych wersji. Tak? Jedna wersja jest taka, jeżeli macie wybór pomiędzy dwiema opcjami, to po prostu albo na w ogóle jedną, nawet nie wybór, tak? Tylko czy chcecie coś zaproponować, nie wiem, idziemy do hinduskiej, czy jest sprzeciw. Tak? I wystarczy takie pytanie i wprowadzić ten... Prowadzenie takiego podejścia od razu był jakby wyłania trochę w pierwszej odsłonie. I ktoś powie, tak, jest sprzeciw, ja chcę iść do chińskiej. No to wtedy, jak już macie dwa, to już możecie powiedzieć, dobra, to kto ma jaki poziom sprzeciwu. I tutaj, Marku, można zastosować niższą skalę. Tak, mamy dwa wybory i tutaj
przy tych dwóch już warto by było wprowadzić to właśnie ten element pasywnego wyboru, tak? Czyli to pasywne rozwiązanie, które tam u nas było 110 na maksa, że w ogóle na pewno wszyscy chcą iść do knajpy. Czyli jak jest więcej niż dwa, to żeby było wprowadzić zawsze pasywne. Dlaczego? Bo to jest, nic nie robimy, tak? Nie zmieniamy sytuacji. To też jest wybór, tak? Czyli w ogóle nic nie robimy, to też jest wybór. Więc warto to też wziąć pod uwagę i już w tych od dwóch opcji, przy dwóch opcjach już dodajemy tą trzecią pasywnego rozwiązania, czyli takiego, które nic nie zmienia, albo tak jak Irena powiedziała, albo w ogóle nie idziemy, albo na przykład szef wybiera, to też może być pasywne, tak, jeżeli chodzi o knajpę. Jakakolwiek rzecz, której po prostu nie zmieniamy rzeczywistości. I to pasywne bardzo ładnie nam też pokazuje, że zobaczcie, wszystkie opcje, które mają niższy opór niż pasywne, to są opcje, które organizacja, czy grupa, czy zespół coś chce zmienić w stosunku do rzeczywistości. Jeżeli by się okazało, że wasze wybory wygrało pasywne w tym momencie, nie idziemy do knajpy, wygrywa, no to po prostu nie idziemy do knajpy, tak? Nie ma sensu wybierać rodzaju knajpy, skoro po prostu najmniejszy opór budzi to, że nie idziemy do knajpy. Więc to jest to właśnie to co nazwałyśmy na opak, tak? Czyli zupełnie podejście nie od strony preferencji, tylko od strony eliminacji oporów organizacji. Pasywne ma jeszcze jedno zastosowanie. Akurat nie w tym case, który jest taki dosyć oczywisty, że jak idziemy do hinduskiej, to nie idziemy do żadnej innej. Natomiast tam, gdzie te rozwiązania mogą mieć części wspólne, mogą, wiecie, jakby docelowo, nasze docelowe rozwiązanie może być jakąś kombinacją zaproponowanych opcji, które są poddane temu głosowaniu. Ustawienie tych wyników w ranking i odcięcie wszystkich tych, które są lepsze niż pasywne, które najczęściej brzmi w stylu zostaje tak jak jest, nic nie zmieniamy. Więc wszystko, co jest powyżej, co ma mniejszy opór, do czego mamy większy zapał, więcej energii niż zostawmy wszystko tak, jak jest, można potem wziąć na warsztat i skompilować w jakieś rozwiązanie, takie łączące różne elementy wielu rozwiązań. Więc to, co wam tutaj pokazujemy, to jest jakiś taki w ogóle pierwszy krok w tę stronę. Nie? Tam jest ogrom możliwości, jak wykorzystywać tę wiedzę zebraną. Tak jak słusznie zauważyliście, tu jest bardzo dużo widać o naszej grupie i o tych rozwiązaniach. Ja mam pytanie jedno, bo w zasadzie Paulina mówiła dość wyraźnie o tym, że decydujemy się na to, że nie idziemy do knajpy, ale ja tak naprawdę widzę, że to jest tak naprawdę inna opcja pasywna, tak? Nie idziemy nigdzie, a nie idziemy do knajpy. To są dwie pasywne opcje, między którymi też można było wybierać. Absolutnie. I w ramach w ogóle procesu konsensingu jest tak, że jak się pojawiają takie kwestie proceduralne, na przykład właśnie to, co będzie pasywnym, na to też można głosować. Czy pasywnym będzie A, B czy C i można ich tam wymyślać zdecydowanie więcej niż jeden. Czyli jeżeli by się coś, ten głos, Krzysiu, pojawił w momencie, kiedy byśmy przystępowali do głosowania, że jest jeszcze inne pasywne, to najpierw byśmy zatrzymały proces, powiedziały OK, pierwszy etap to jest wybór pasywnego i znowu są dwie opcje i trzecia, nie wiem, Irena wybiera, nie? Cokolwiek. Irena gotuje. Albo Irena gotuje. I w tym momencie wybieramy najpierw pasywne i dopiero potem przechodzimy do wyboru kuchni, jeżeli pasywne na to pozwoli, jeżeli ten wybór wcześniejszy na to pozwoli, nie? Bo jak się okaże, że nigdzie nie idziemy, jest najlepszą opcją, to jakby nie ma sensu już głosować tak, jak powiedziałeś, nad kuchnią. Ale jak w procesie się to zadzieje, to się cofniemy po to, żeby najpierw ogarnąć pasywne. Czy dla mnie to jest tak trochę inne pytanie, tak? Bo w momencie, jak nie idziemy nigdzie, to jest jakby typowo pasywne, bo nie dzieje się nic, a jak nie idziemy do knajpy, to dzieje się coś innego, więc to nie jest tak naprawdę rozwiązanie pasywne, tak jakby trochę przeanalizować. Tak, dlatego to nazwałam jakby decydowaniem takim w związku z procedurą, nie? Bo to ma kolejną odnogę, no to gdzie w takim razie? No i tutaj znowu jest długa lista możliwości, nie? To rozwiązanie właśnie tak rozgałęzia się na różne rzeczy.
Na szkoleniu, na którym wspólnie byłyśmy z Paulą, było 30 uczestniczek i co chwila było jakieś stop, a może jednak coś innego. I tych rozgałęzień w procesie zrobiło nam się po prostu cały gąszcz. A ta metoda, tak jak widzieliście, ona zajęła nam 5 minut z półtora godzinnego warsztatu. Więc to było bardzo szybkie, a jednocześnie każdy wyszedł z taką świadomością, okej, wiem dlaczego to robimy. Tak, wiem dlaczego jesteśmy tu, a nie gdzie indziej. Więc to było takie bardzo jawne. To wszystko, tutaj, co się działo. Tak, ten element. No zobaczcie, tak jak Krzysztof wrócił do nas, że to nie o to chodzi, żeby czy teraz głosować pasywne, tylko że to w ogóle to pasywne, które my żeśmy włożyły, to w ogóle nie jest pasywne. Tak? I okej, tak, to jest głos, który warto wziąć. Tutaj nie ma dyskusji o tym, czy które pasywne jest bardziej pasywne i dla kogo, tylko jest oddanie tego w grupie, tak? Zobaczenie, jak naszej, każdy może, tych perspektyw jest tyle, ile nas jest, nas na Zoomie czy na sali, tak? Więc zobaczenie tego w tej konkretnej grupie, jak to wygląda. Czy to pasywne jedno, czy wybieramy na pasywne to rozwiązanie, które zaproponował Krzysiek, czy to, które zaproponowałyśmy my, tak, na przykład. I to jest, jakby wybór jest grupy, co jest tym rozwiązaniem pasywnym, tak, znaczy pasywnym w tym momencie w cudzysłowie, bo jakby to jest jeszcze wcześniej decyzja, tak, czy w ogóle coś robimy, tak, czy idziemy do knajpy i tutaj znowu może być ileś pomysłów, ale no to zostawmy, zróbmy w ogóle inny wybór, tak, czyli zostawmy jako pasywne, nic nie robimy, knajpa jest jedną z opcji i dodajemy jeszcze inne opcje, co możemy innego zrobić, tak? W związku z tym może się coś w tym kierunku zupełnie potoczyć dyskusja i wtedy macie zupełnie inny obraz tego, co jest preferowane przez zespół, przez grupę, bo to jest ciekawe, że to jest do też większych, do większego grona może być adresowane. Krzysiu, chcesz jakoś się od tego odnieść? Znaczy zastanawiam się tak naprawdę właśnie, jak w pracy do tego podchodzić, tak, i że chyba właśnie już stojąc przed jakąś decyzją w firmie, tak, no w pierwszej kolejności chyba wypadałoby zacząć jak najwyżej, żeby mieć opcję właśnie do rozgałęziania i potem chodzić bardziej szczegółowo, tak, to co się pojawiło. Można tak, a można wszystko, co się pojawia, kłaść na stół po kolei, tak, tylko jeżeli są proceduralne, to wracać do, robić krok w tył. Tak, bo to jest cały czas sprawdzanie, bo jak podaje się jedną opcję, czy jeden pomysł jednej osoby, to nigdy nie wiemy, co siedzi w głowach pozostałych. To jest po prostu taki nawyk w którymś momencie w organizacjach, które tym pracują. Jest nawet jeden Lend w Niemczech chyba, który ma w ogóle podejmuje wszystkie decyzje w ten sposób. Tak, że oni poszli w ogóle w ten systemic consenting i tak jak u Rafała w firmie, tak rozumiem, że dużo, nie wiem, czy wszystkie decyzje się podejmuje w ten sposób, znaczy, czy jest ten styl takiego, wiesz, sprawdzania sprzeciwu, o to mi chodzi, tak, bo to niekoniecznie dokładnie tą metodą. No to oni poszli w ogóle, że tak podejmują, tak funkcjonują, to trochę zmienia, zobaczcie, optykę patrzenia na wszystko, tak, czy właśnie w takich służbowych sprawach, ale też w rodzinie, tak, jak macie większą rodzinę, która też chce właśnie gdzieś pójść na lody, czy do innej cukierni, czy cokolwiek innego, w idealnym świecie, kiedy wychodzimy, to, no to też możecie tego typu wybory, jakby prowadzić to i są osoby, które super się to sprawdza w niektórych rodzinach właśnie na poziomie takich codziennych wyborów. Rafale, bo zadałam ci pytanie i nie dałam ci głosu. Odpowiem na coś innego, w rodzinie też się sprawdza. Muszę powiedzieć, także cała rodzina została przetrenowana przeze mnie i teraz jak przychodzi do wyboru jakiejś restauracji czy coś, jedziemy w samochodzie, to mój syn próbuje zawsze manipulować numerkami w głowie. To jest też ciekawe. W firmie większość decyzji jest podejmowana. Są takie rzeczy, które są okazywane też bardziej tak powiedzmy z NVC czy z jakichś tam turkusów. Są podejmowane czy rozpatrywane na jakimś tam wyższym poziomie, nie wiem, managementu, nazwijmy to tak, brzydko, i później jest jakby sprawdzane z resztą zespołu. To jest, że nie wiem, czy to odpowiada na twoje pytanie, ale no, tak to wygląda, że nie wszystko jest jakby za każdym razem wyrzucane na stół,
I też jeszcze chciałem zadać takie pytanie może przy okazji. Znaczy ja znam odpowiedź, ale zadam to pytanie, bo nie wiem, jaki jest plan na resztę, że tak powiem, warsztatu. Co jeżeli chodzi o szybkie decyzje bez tablicy? Szybkie decyzje bez tablicy? Chodzi mi o to, że teraz użyliśmy sobie tego Excelka. I co, jak chcemy podjąć jakąś taką decyzję na zasadzie, że nie mamy Excelka albo nie mamy tablicy, gdzie zbieramy głosy, jak to? Tylko mówię, nie wiem, jaki jest plan na warsztat, także nie chcę tutaj jakby tego psuć, ale też myślałem, że to może pomóc może tutaj naszym kolegom i koleżankom w jakichś takich szybszych, też beztablicowych rozwiązaniach, że tak powiem. Mhm. Tak. Super, dzięki za to pytanie i że pomyślałeś o tym. Jakby założenie też tu po sobie śniadań jest takie, że współkreujemy tą przestrzeń, więc bardzo dziękuję za to, że zatroszczyłeś się o ten kawałek. Irenka, chcesz powiedzieć? Tak, ja to nazywam semaforem. Wersja którą znamy, jest taka, że moderator mówi, no dobra, słuchajcie, to teraz mamy dwie propozycje albo 17 propozycji, wszystko jedno po kolei. Będę was odpytywać, jaki każdy z was ma opór przeciwko po kolei każdej z tych propozycji. Więc pokażcie mi ręce w dół. Zero oporu, mały opór, duży opór. Albo zero oporu, mały opór, duży, średni, większy i tak aż do 10. Nie, jakby generalnie gestykuluje dużo moderator w tej metodzie. Przepytuje każdego w kręgu, jaki on by nie był duży, żeby wyraźnie pokazał, jaką daje liczbę i zlicza to wszystko w głowie. Tak, 2, 4, 16, 22, dzięki. Tak, pamiętam 22. Jak nie pamiętam, to proszę osobę obok, słuchaj, pamiętaj, rozwiązanie A ma opór 22. Liczymy dla B. I tak po kolei chodzi, macha rękami, pokazuje, gestykuje, liczy, mówi to wszystko na głos. To, że to dzieje się na głos, jest odpowiednikiem naszej tablicy czy naszego Excela, nie? Jakby wszyscy słyszą, wszyscy widzą. No i po takich zbiorach z tym plonem, jakby werdykt jest widoczny dla wszystkich. Nie, wybraliśmy opcję C, pasywne było drugie, cała reszta jest gorsze niż pasywne, idziemy w C. Więc ta prosta wersja może się odbywać w takiej wersji właśnie gestykulacyjno-głosowej. Darku? Ja jeszcze znam fajną wariację tego, że ustalamy pomieszczenie, w którym jesteśmy, jeżeli jesteśmy fizycznie. Jedna krawędź pomieszczenia to jest 0, druga to jest 10. Po prostu ludzie się ustawiają. Przemieszczanie się, tak. I od razu widać po prostu, gdzie jest ciężar. Tak, to też w tych czasach po-covidowych już nam wróci. Tak, bardzo dobre. Wszystkie wizualizacje. Tak, wszystko to, co się dzieje w przestrzeni, daje taką ekstra możliwość zabawy trochę, nie? Można powiedzieć, co by musiało się stać, żebyś przeniósł się bliżej tamtego narożnika, nie? I to jest też taki bardzo sympatyczny aspekt, który jakoś tak rozszerza czy pogłębia to doświadczenie nasze. Jeśli chodzi o pozostały czas, bo zapytaliście, faktycznie mamy go sporo. Myślę, że te osoby, które mają czas tylko do 9, nie stracą dużo. Myślę o dwóch opcjach, Paula. Pierwsza to opowiedzenie tego case'u, o którym rozmawiałyśmy wczoraj, a druga to jeśli byście chcieli opowiedzenie takie nawet tylko w teorii, tak bez pokazywania, o podejściu tą trochę bardziej rozszerzoną metodą, tak, żeby was zapoznać z tymi krokami, co tam się dzieje wewnątrz, kiedy chcemy wspólnie coś wypracować, a nie tylko wybrać między wypracowanymi. I fajnie. I trzecie pasywne, czyli zamykamy spotkanie i się żegnamy. To jest pasywne rozwiązanie do tego. Tak. W związku z tym mamy dwie opcje. Jedna opcja, case Erika, nigdy nie pamiętam tego nazwiska, który on przeżył. Wizocznik. Nie wiem, dlaczego mi się cały czas zapomina. To jest, czasami tak bywa. Ericha Wizocznika, czyli case Ericha Wizocznika, pogłębienie metody, poznania metody tej rozszerzonej, czyli opowiedzenie o tych krokach, o których Irena mówiła, i kończymy spotkanie, jest jako rozwiązanie pasywne.
I może teraz zrobimy, spróbujemy wersję semaforową. Irena, poprowadzisz semafor, a ja spróbuję zliczyć, tylko do tego ci bezkamerkowi muszą w tym momencie się jakoś włączyć albo opowiedzieć. Powiedzieć na głos, tak. No dobra, słuchajcie, wersja A. Paulina opowiada case z życia, ciekawy, o uniwersytecie i o dużym konflikcie, który tam miał miejsce. Jak duży macie opór na to? Proponuję skalę od 0 do 5, gdzie 5 jest zerem i brakiem oporu to jest mój wybór. To preferuję. 1, 2 odpowiednio, aż do największego oporu w tej wersji. Proszę, na 3, 4 poproszę łapki tych, którzy mają kamery włączone. A tych, którzy... Moje wybory, co prawda w skali do 10, ale... O, super, dzięki. Tak. Dobra, liczymy. Najpierw tych, których widzimy, tak? Wojtku, przepraszam, ja nie widziałam twojego ani Rafała. 4. Ty liczysz, Paula, tak? Trzymajcie chwilę ręce. 4. I Szymonie w tym momencie raz, dwa, trzy, czyli 12 i Szymon 2, czyli 14. Dobra. Z czata doliczyłaś, czy jeszcze nie? Z czata jest 2. Z czata mamy 6. Okej. To ile razem dla A? Z czata mamy 2, to jest 14, 16. A, okej, bo to jest zmiana skali. Mhm. 16, dobra, 16 na A. Wersja B, opowiemy krótko teoretycznie kroki tego dłuższego rozwiązania. Jaki macie opór na tę wersję? Patrzymy na tych, co pokazują kamerkę. 0, 0, 0, 2, 0, okej. No, cały czas 2. 2. Zaglądam do czata. Pozostaje 2. 2, dobra. Wersja 3. Kończymy, idziemy na kawę. Mamy chwilę oddechu przed dniem pracy. 3, 4. Proszę o sygnał. 10, 4. 5, 5. Skala, Szymon, skala jest do 5 teraz. Okej, nie chcecie kończyć. Dobra. Udało ci się to policzyć, Paula? 24 i tutaj 4,28. Okej, no dobra, to mamy prosty wybór. Jesteście ciekawi dłuższej metody. Ja mam to przed sobą, Paula. Jeśli chcesz, to będę jakby czytać nagłówek, tak. a ty uzupełniaj i komentuj, tak? Więc zaczyna się od tego, że mamy jakieś wyzwanie. To nie jest propozycja, tak jak tutaj, polska, niemiecka czy jakaś tam knajpa, tylko to jest wyzwanie. Masz w głowie na szybko jakiś przykład? Dobra, to mowa, ja wymyślam przykład. Dobra, wymyślaj przykład. Przykład, który myśmy ostatnio ćwiczyłyśmy sobie na takim case'ie spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej, która ma wybrać, jak co zrobić, żeby wykorzystać nadwyżkę funduszu remontowego. Mhm. Na przykład, tak? To może być coś takiego. Mhm. Tak. Potem, żeby z tego wyzwania, z tego kontekstu być dosyć precyzyjnym, formułuje się pytanie, na jakie chcemy wspólnie odpowiedzieć. Tutaj Paula już powiedziała tym pytaniem, nie? W jaki sposób wykorzystać nadwyżkę z funduszu remontowego, ale czasem... Pani byłby właśnie... nadwyżka na fundusz remontowy, nie? Tak, tak. Czasem sytuacja jest taka, nauczyciele w naszej szkole są niemili dla uczniów, nie szanują ich zdania i tak dalej, więc tutaj byłoby wyzwanie w stylu, jak sprawić, żeby nauczyciele bardziej szanowali uczniów, albo coś w tym stylu, tak? Więc to jest jakby takie wyjście od problemu do nazwania tego, czego my w zasadzie szukamy. To jest krok drugi już. Albo na przykład mamy system rejestracji czasu pracy, w firmie i ludzie tam nie rejestrują tego czasu pracy. To jest wyzwanie. Jak sprawić, żeby coś tam. Nie? I tutaj też wokół tego może być sporo dyskutowania. Potem jest runda informacyjna, czyli jeżeli to jest właśnie bardziej jakaś taka sytuacja kontekstowa, to w zespole, w grupie może być sporo informacji na ten temat, które warto uwspólnić,
Może być też mnóstwo pytań, które warto, żeby zabrzmiały na głos, żeby odpowiedzi na te pytania mieć czas zebrać, żeby uczestnicy wypowiedzieli się, co wiedzą, albo żeby pobiec gdzieś w świat i pozbierać odpowiedzi, żeby mieć naprawdę bogactwo danych przed przystąpieniem do szukania rozwiązania. Więc punkt trzeci i czwarty są właśnie o tych informacjach i pytaniach i odpowiadaniu na pytania. To jest chyba dosyć jakby proste, tak? Nie zatrzymuje się w tym miejscu. Kolejny punkt, krok piąty, jest ciekawszy, bo tutaj prosi się uczestników o to, żeby nazwali swoje potrzeby, jakieś tęsknoty, to co jest dla nich ważne w kontekście, o którym mowa, czyli taki coś w stronę myślenia, jakie rozwiązanie byłoby dla mnie idealne. Tutaj różne rzeczy mogą się pojawiać, różnego rodzaju kryteria, czy wspomniane wcześniej potrzeby, takie rzeczy. Zbiera się to po prostu i można też, krok szósty to przewiduje, pogrupować je i policzyć, jakby gdzie jest energia grupy, które potrzeby są najbardziej wyraziste, nie? Co oczywiście nie oznacza, że te, gdzie jest tylko jedna czy dwie osoby, są nieważne. Po prostu dla pełnego, lepszego zrozumienia dynamiki, charakteru, potrzeb właśnie grupy. Więc to jest jakby wstęp. Te sześć kroków to jest takie przygotowanie gruntu. I potem krok siódmy to szukanie rozwiązania. Tutaj może się to dziać na różne sposoby. Każdy z nas samodzielnie może sobie usiąść gdzieś w kąciku i powymyślać, możemy się połączyć w podgrupy, możemy się rozjechać na dwa tygodnie i poszperać w różnych źródłach, wymyślając. To wszystko oczywiście zależy od merytoryki tego, nad czym pracujemy. W każdym razie, jakkolwiek długi jest ten okres wypracowywania rozwiązań, czy on jest kwadrans na korytarzu za salą, czy on jest dwa tygodnie gdzieś tam, to kolejny jest zaprezentowanie tego, cośmy wymyślili. Nie? Każda osoba, czy każda grupa, która pracowała nad rozwiązaniem, po prostu opowiada przed wszystkimi. I potem jest co? I potem grupa odpowiada na to, co usłyszała. To odpowiedź jest też w sposób taki dosyć uporządkowany. Przypinamy albo w jakikolwiek sposób zbieramy pod każdym zaprezentowanym rozwiązaniem plusy i minusy, jakie odkryliśmy. Nie? No i oczywiście to też musi być obejrzane, przeczytane, zapoznane się przez wszystkich. Zwróćcie uwagę, że każdy z tych etapów dzieje się na forum, że wszyscy tak naprawdę uczestniczą. Nie? Nawet jeśli ktoś coś wymyśla samodzielnie, to ten etap prezentowania wspólnego jest bardzo ważny. Co się potem dzieje? Jak mamy już zebrane rozwiązania, ich plusy i minusy, jest pierwsza ewaluacja i dopiero na tym etapie, to jest bodajże ósmy krok, jeśli się nie mylę, wchodzimy w tego typu Excel jak dziś lub te semafory i dopiero wtedy dajemy... Albo mamy dużą tablicę też, bo to też można zrobić w realu, tak jak jesteśmy w sali, to możemy mieć jedną tablicę, nawet dwie, tak, żeby tam te wszystkie głosy były uwzględnione, właśnie już zapisane, tak, bo jak już jest dużo ludzi, to ciężko jest ogarniać to w liczeniu, nie, semaforowym. Mało tego, ja w ogóle źle powiedziałam, semafor tutaj się nie nadaje, dlatego że tutaj niesamowicie ważne jest to, żebym jako autor jednego z rozwiązań zobaczyła, kto konkretnie miał stosunkowo spory opór na moje rozwiązanie, dlatego że następny krok jest taki, idźcie i pogadajcie, zapytajcie, czego potrzebuje osoba jedna, druga, trzecia, która zgłosiła stosunkowo duży opór na wasz pomysł, żeby to było łatwiejsze do zaakceptowania, czego tam zabrakło, nie? Co powinno być więcej. I to jest ten drugi moment, w którym możemy się rozejść na tydzień, na dwa, ile tylko potrzeba, zebrać, porozmawiać, uwspólnić, zrozumieć po prostu siebie nawzajem lepiej. I tak jak mówię, to może i najczęściej w większych takich sprawach dzieje się poza spotkaniem, to może zająć sporo czasu. Na bazie tych rozmów autorzy
indywidualnie czy w podgrupach dostosowują te swoje propozycje. Nie powstają drugie wersje, bardziej dopracowane, bardziej jakby rezonujące z tym, czego grupa potrzebuje, co jest dla każdego indywidualnie i wspólnie razem w grupie ważne. I znowu jest runda prezentacji, znowu jest runda opisywania plusów, minusów, zalet i wad takiego rozwiązania. I dopiero po takim przygotowaniu punkt numer 11, jeśli moja lista tutaj numeracji nie jest skrzywiona, jest ponowne głosowanie, takie właśnie jak widzieliśmy w tej prostej wersji Excelowe czy na tablicy i to jest wybór. Czasem można nawet skrócić ten proces, już tych zalet i wad nie wypisywać, tak? I po prostu przejść to, żeby to zależy jak czego chcecie, tak? Czego chcecie od tego procesu. Może być krócej, bo on jest wymagający i wymagający czasowo. Może być też dłużej, bo może nam wyjść tak, o czym mówiłyśmy na początku, że będą, dajmy na to, 3 czy 4 rozwiązania lepsze niż pasywne, potem reszta, którą definitywnie odrzucamy. I możemy powiedzieć, no dobra, ale każde z tych trzech rozwiązań ma w sobie coś wartościowego. Pomiksujmy je w coś jednego, nie? Więc to może być dalej jeszcze proces. Jeśli grupa uzna, że wart wysiłku, no to pracujemy nad tym dalej. Więc tak, to jest taki skrót teoretyczny metody. Ja mam pytanie. Czyli w swojej teorii zakładamy przy tej metodzie, że wybieramy w pewnym sensie pomiędzy rozwiązaniami, czyli że rozwiązania się, jestem na tym pierwszym etapie, prezentacja tego, co wymyśliliśmy, czyli na przykład 3 czy 4 jakieś podgrupy prezentują to, co zostało wymyślone i zakładamy, że te rozwiązania się od siebie różnią, nadajemy plusy, minusy do każdego z tych rozwiązań i potem twórcy idą do tych, którzy mieli największy opór i sobie tam mielą dalej tyle, ile to trzeba i wracają ci autorzy projektów z wiedzą, którą zdobyli od tych, którzy mieli największy opór, tak? Tak. I koniec końców dochodzimy do wyboru opcji przygotowanej i przemielonej przez jedną z podgrup? Albo tak jak powiedziałam, mówimy, te trzy są wartościowe, zmiksujmy je jakoś razem. Możemy powiedzieć, mamy zasoby na to, że albo te propozycje są tak różne i to może, to co Irena powiedziała, to jest znowu propozycja, która może paść od prowadzącego, ale tutaj facylitatorzy w ogóle w tym podejściu starają się być już mega neutralni, powiedziałabym, więc najczęściej nie rzucą takiej propozycji, jeżeli ona nie wpadnie z grup. Tak? Czyli jeżeli grupa jest wyraźny, najmniejszy opór na jakiejś opcji, fajnie, idziemy w tą. Jeżeli jest bardzo blisko, to facylitator po prostu powie, że jest bardzo blisko i czy chcemy coś z tym zrobić. Najczęściej z sali padnie i wtedy można to wziąć jako opcję. Tak? Jeżeli z kolei grupa chce zmiksować, to też taka opcja najczęściej padnie z sali. Tak, jeżeli takie coś jest, to wtedy znowu krótkie pytanie, czy jest sprzeciw, żebyśmy się zastanowili nad opcją, która łączy te trzy rozwiązania, które mają najmniejszy opór, tak, są blisko siebie. I sprawdzenie, czy jest sprzeciw, jak nie ma sprzeciwu, to zespół się przesuwa w tym kierunku. Tak. Grupa może być zmęczona procesem, powiedzieć nie, już nie mam siły, nie maglujmy tego więcej, nie? Albo powiedzieć, szkoda tracić to, co jest w B, jak wybierzemy A i powiedzieć, tak, chcemy jeszcze trochę czasu na to poświęcić, więc jakby to też wymaga zbadania, nie? Jeśli chcemy uszanować głos wszystkich. To jest takie mega w tym momencie demokratyczne w tym sensie, że cały czas się odczytuje to, co się poprzez właśnie ten brak, pytanie o sprzeciw, odczytuje się energię zespołu, z którym się pracuje. Jednocześnie, tak teraz mi przyszło i Rafał wspominał i teraz w tym kawałku, o którym mówimy,
ta metoda jest tak samo dobra do tego, żeby zebrać odsłuch z organizacji, który wykorzysta szef, który ma władzę decyzyjną w określonym obszarze. Nie? To, jakby to nie jest powiedziane, że to jest metoda tylko i wyłącznie dla takich po prostu ultraturkusowców. To jest po prostu sprawne zebranie preferencji ludzi, zespołu i pomysłów jednocześnie. Wcale nie musi być tak, że to jest metoda, która definitywnie podejmuje decyzję, nie? W sposób grupowy. To może być po prostu zatrzymane na tym etapie zebrania i jakby zasilić decyzję podejmowaną gdzieś tam w zarządzie czy przez jednoosobowo dyrektora. Rafale, jak to u Was się odbywa? Jakie Ty masz doświadczenie? Wyłącz mikrofon, będzie. To zazwyczaj pomaga. Dzięki. Doświadczenia takie różne. Jeszcze chciałem dodać może też, że co mi się podoba, nie wiem, jaka jest Wasza obserwacja z tych takich spotkań tych rozszerzonych, że też moim zdaniem nie ma czegoś takiego, bo przedtem problemem było też przygotowanie do spotkań. To jest, nie wiem, nie chcę mówić za wszystkich, ale wiem, że w moim życiu zdarzyło się niejednokrotnie, że przychodzimy na spotkanie i spotkanie umiera, bo ktoś czegoś nie przygotował. I tutaj jak pracujemy w grupach, to mi się wydaje, że ten element taki zaskoczenia, że znowu coś nie pójdzie, bo ktoś się nie przygotował, brakuje jakichś materiałów, też jakby no sam fakt, że pracujemy w grupie i że jest jakby ta odpowiedzialność większa, powoduje, że nie ma takich sytuacji, albo zdarzają się rzadziej, że nie ma też takiego właśnie wózkiego gardła, czy jakkolwiek to tam nazwać. Także sam proces też, on jest czasochłonny, ale też przynosi więcej takiej satysfakcji, że nie ma takiego, nie wiem, nie chcę powiedzieć wkurzenia, czy jakiegoś tam, ale takiego na jakąś tam osobę jedną, tak, czy jakąś tam grupę odpowiedzialną, która mogła wnieść coś, że tak powiem, do podejmowania decyzji. Te kroki, na które, bo ja też sobie otworzyłem te nasze materiały i miałem tą przyjemność mieć ten trening też z Karlem, nie Karlem, zaraz mam, zapomniałem jak się nazywał, pan Karsztat, nie, moment. Zapomniałem. Klaus Karsztat, okej. Okay. To jest taki pan od NVC tutaj bardzo mocno, ale już teraz nie żyje niestety w Niemczech, bo mieszkam w Monachium, czy pod Monachium i nasza firma tam dość mocno, że tak powiem, zainwestowała i w NVC, i w Enhanced Consensing, właśnie pod kątem podejmowania decyzji. I ja tutaj mam 10 kroków. Próbowałem, jak mówiłaś, zobaczyć, gdzie się rozmieniliśmy i wydaje mi się, że coś tutaj zostało gdzieś połączone, u mnie przynajmniej mam ich, ale tak mniej więcej się zgadzało. Nie wiem, sprawdzę się. Trzeba przez to przejść parę razy. Na pewno te początki były trudne. To nie jest coś takiego, co przychodzi łatwo, bo no jest to dość taki skomplikowany proces. Znaczy on tak łatwo wygląda na papierze, że tak powiem, mamy te, nie wiem, 10 kroków, ale sama realizacja i samo podejście, jak nie ma takiego doświadczenia w zespole, że już to zrobiliśmy parę razy i jakoś to idzie tak płynniej, ciężko. Początki były ciężkie. Teraz mi się wydaje, że jest lepiej. Ostatnio też podejmowaliśmy takie duże decyzje w naszym wrocławskim oddziale, czy tam duże, powiedzmy, duże dla nas. I robiliśmy to wszystko właśnie online'owo i to też daje radę. Także nie trzeba być fizycznie przy tablicy, żeby poprzypinać jakieś tam pineski i policzyć, tylko można to też robić online'owo i też daje, można coś tam osiągnąć. Także sorry, że się rozgadałem i ja muszę się zwijać, także bardzo było miło i dziękuję za spotkanie i do zobaczenia następnym razem. Dzięki za twoje relacje. Cześć, cześć. Dzięki. No, pa, pa. Doświadczenie zawsze najcenniejsze, nie? Konkretne z firmy. Nie wiem, czy moje akurat, ale mam nadzieję, że się przyda. Cześć. W Polsce byłoby zdecydowanie trudniej je znaleźć, nie? W tym sensie, że to jest coś, co dopiero zaczyna być popularyzowane i tylko ci, którzy są niemieckojęzyczni, mieli do tego dostęp, tak? Chociaż ja lecę. Pa, pa. Pa. Chociaż jednocześnie w moim odczuciu to jest bardzo intuicyjna metoda. Muszę Wam opowiedzieć bardzo króciutko taką historię. Jak ja byłam w podstawówce, to nie było jeszcze czekolad z zagranicznych w kolorowych papierkach w polskich sklepach i ja z moją kuzynką zbierałyśmy, tu ktoś gdzieś pojechał na wakacje, tu ktoś się dostał od koleżanki, tutaj komuś jakiś tam Mikołaj z Ameryki przysłał i myśmy przez lata nazbierały tych papierków od czekolady, nie wiem, ze 20, może 30.
pielęgnowałyśmy je bardzo. Jak się tylko spotykałyśmy, to grałyśmy w taką grę wybór najpiękniejszego i dokonywałyśmy go zawsze poprzez porównanie z par, która brzydsza ta odpada. Nie? I tak sobie jak poznałam systemic consensing, to mówię, kurczę, to jest to samo, to jest dokładnie ta metoda. Więc miałam właśnie taką refleksję, że to ona jest w jakiś sposób naturalna dla nas. Tak. Z jednej strony tak, jest może naturalna. Czy jakieś refleksje wam przychodzą jeszcze do głowy? Reakcje? Ja bym chciał. No, zapraszamy. Tutaj. Słuchajcie, ja mam takie pytanie, bo myślę o takim przypadku, jeśli jakieś rozwiązanie budzi, co prawda, najmniejszy opór, sumarycznie licząc, ale na przykład też z drugiej strony nie ma osób, które bardzo czują to rozwiązanie i które by dały dziesiątkę w tym głosowaniu większościowym. I na przykład się okazuje, okej, to ma najmniejszy opór, no ale nikt nie chce się zaangażować na przykład w realizację tego rozwiązania, a może właśnie jakby większościowo zagłosować, no to te osoby, które czują temat, by to pociągnęły, nawet jeśli licząc ten opór, no to ktoś by miał większy opór, ale może go to tak nie dotyczy. Zastanawiam się, w jakich sytuacjach właśnie to może być jakaś strata? Rozumiecie, o co mi chodzi? Tak. Tak. To Irena, jak masz odpowiedź na to? Mam. No. Ty w zasadzie sam sobie odpowiedziałeś. Wtedy, kiedy mniej mnie to dotyczy. Nie? Jeśli to, co wprowadzimy, będzie gdzieś tam nie do końca na mnie wpłynie, to faktycznie jakby nie ja muszę realizować, wystarczą 3 osoby z naszego 13-osobowego zespołu, jakby nie, to wtedy nie ma znaczenia, nie? Wtedy rzeczywiście większość, która czuje temat, łapie temat, biegnie, robi go, wdraża, innych to nie boli tak bardzo, bo ich mniej dotyczy, więc jakby to jest taka sytuacja, którą słuchając twojej opowieści od razu sobie wyobraziłam jako taka, która nie jest takie ważne, żeby odsłuchać i włączyć wszystkich, bo nie wszystkich to w takim samym stopniu będzie dotyczyło, albo realizacyjnie, albo jako efekt tej realizacji. Aha. Czyli warto wykorzystywać tam, gdzie faktycznie decyzja dotyczy większej grupy, warto wykorzystywać tam, gdzie chcecie zaprosić ludzi do realizacji jakiegoś zadania, tak? Coś się ma zmienić i ta zmiana ma być wdrożona, tak? Ma zaistnieć w całości organizacji, to tam warto sprawdzić opór, tak? Bo to są elementy, tutaj nie szukamy ochotników do tego, żeby to zrobić, bo tą metodą też można ich poszukać, tak? Z kolei z ilomaś propozycjami, kto jest najlepszy, tak? Trochę w drodze wyborów. Natomiast, ale do tego też mogą być inne metody. Natomiast tutaj jest hiper ważne, żeby się skoncentrować na, jeżeli chcecie odsłuchać, to sprawdzić, czy nie ma czegoś, co was zablokuje w działaniu, tak? Bo to jest trochę takie usuwanie tarcia, tak? Czyli zwiększanie poślizgu jakiejkolwiek zmiany, którą chcecie wprowadzić, czy jakiejkolwiek decyzji, nie? Czyli zamiast jakby iść, widzę Kasiu, zamiast iść takim klasycznym sposobem wprowadzania zmiany, że trzeba przekonać ludzi, tak, pokazać im potrzebę, żeby poczuli tą samą potrzebę, to zamiast tutaj dużo pakować energii, w pierwszej warstwie odsłuchuje się organizację, czy jest jakikolwiek opór. Kasiu. Ja taką refleksję jedną, bo tak zauważyłam na mój obecny teraz zespół, że też ta metoda się może sprawdzić tym, żeby osoba, która na przykład boi się wyrażać zdanie jakieś publicznie, czy w ogóle mówić o tym, co potrzebuje, albo co czuje, albo co myśli na temat danego rozwiązania, to ją też bardziej moim zdaniem otworzy, bo tak jak ja patrzę gdzieś, jak podejmujemy jakąś decyzję, że te osoby, które gdzieś potrafią właśnie się dostosować albo chcą oddać tam odpowiedzialność, załóżmy, za decyzję większą,
większości, tak, bo nie wiem, albo nie wiedzą, co chcą, albo nie chcą za to odpowiadać, to moim zdaniem chyba by to też je bardziej zmobilizowało, żeby mogły zabrać głos, zmobilizować się w jakiś sposób, powiedzieć, że na przykład to mi nie odpowiada i jakby przez takie zachowanie trochę nabierają takiego też nawyku, że mogą brać udział w tej całej dyskusji, mogą też proponować swoje rozwiązania, które w ich w jakimś przekonaniu, takim zaciszu byłyby beznadziejne, a kiedy to wypowiedzą, mogą po prostu odnaleźć, że okej, okay, jeszcze ktoś inny miał podobne podejście, więc tak zauważam, że to mogłoby gdzieś tam pomóc, tak jak obserwuję swoich tutaj. Super, tak, przekształcenie z takiego stygmatu smerfa marudy, że jeżeli się opierasz, to marudzisz, to, że opór jest cenną informacją dla organizacji, może być cenną informacją dla organizacji, żeby rozwiązanie, które generujemy, było lepsze, żeby wprowadzić coś, co jest mądrzejsze, lepsze dla całości. Jest opór traktowany jako informacja, a nie jako przeszkoda na drodze do czegoś, tak? Zupełnie inne podejście właśnie do oporu. Czy jeszcze gdzieś widzicie jakieś zastosowania, dzięki Kasiu, że zaczęłaś ten temat u siebie? Marek myśli. Myślę, że u was by się dało. Możliwe. Mnie cały czas tylko zastanawia, dlaczego mierzymy opór, a nie mierzymy entuzjazmu do jakiegoś pomysłu. To jest dla mnie trochę... Czy łatwiej jest wyrazić komuś opór do jakiegoś pomysłu, czy entuzjazm i czy chodzi o to, że ważne jest to, żebyśmy też trochę zastanowili się nad tym, dlaczego jest jakiś opór i jak... To jest dla mnie taką zagadką cały czas. Ja doszłam do takiego wniosku, myśląc, główkując nad tym samym, że w tej metodzie mierzymy jedno i drugie. Nie? Bo tam, gdzie daję 0, 1, 2, to daję, wyrażam swój entuzjazm na równi z tym, że mogę wyrazić opór. Czuję, to już nie pierwszy raz słyszymy z Paulą, że wyrażenie tego od tej jakby nazwanie, zadanie tego pytania od strony negatywnej tego oporu wzbudza jakiś taki nasz dyskomfort. I nie wiem, ja póki co nie mam na to jakiejś lepszej metody, chociaż gdzieś tam na którymś spotkaniu zadeklarowałam, że zacznę o tym myśleć. Jeśli wam coś przychodzi do głowy, to może podzielcie się właśnie, jak to wrażenie zajmowania się negatywną stroną sytuacji czy propozycji jakoś tak załagodzić, nie wiem, zniwelować, poprawić, nie wiem, jakie to jest właściwe słowo. A czy nie można by po prostu zadać pytania, jaki masz stosunek do danego rozwiązania i wtedy jasno określić, że od 5 do 10 to jest opór, a entuzjazm jest fajne. Od 4 do 0? Biorę, Andrzeju, zapisuję. Ja od razu bym, tak, i rzeczywiście wtedy też ja czuję to, co Marek mówił, że brakuje mi takiego pozytywnego pytania, tak, żeby tak. Też znaleźć ten entuzjazm. Ja od razu, patrząc na tą tabelę w Excelu, bym zrobił formatowanie warunkowe, żeby pokazało się na czerwono te wszystkie dziesiątki. Ile zielono. Żeby było widać od razu, ile zieleni jest w tych niskich cyfrach. Mm-hmm. Mm-hmm. I wtedy byłoby widać bardziej tak obrazowo ten entuzjazm, które rozwiązanie jest bardziej entuzjastyczne. Fajne. I jeszcze mam jedno pytanie, czy w tej metodzie używa się słowa veto, określenie veto na tą dziesiątkę, czy z jakiejś przyczyny nie? Ale tak nam wyszło, pamiętasz, Paula, nie wiem, czy w twojej grupie, ale jak tam w te 30 osób ćwiczyliśmy, to były takie razem byłyśmy w grupie, pamiętasz, że weto, że ja wtedy nie pojadę, weto. Nie? Padło to. Zależy, jak rozumiesz weto. Weto jako głos blokujący, jako taki w metodzie nie istnieje, tak? Czyli nie mówimy, że dziesiątka, że jeżeli jest dziesiątka, to blokuje per se w metodzie, co nie zmienia faktu, że jeżeli jest taka potrzeba w grupie, znowu to jest propozycja. Słuchajcie, czy jeżeli wybierzemy, czyli będzie najmniejszy opór na jakieś rozwiązanie, a w nim znajdzie się dziesiątka, to
bierzemy je pod uwagę, czy jakby idziemy z tym dalej? Czyli znowu poddanie w grupie wyboru, w jaki sposób chce decydować na samym początku. To można zrobić. Tak, z tym case'em, którym Irena mówiła, że czasami jest tak, że faktycznie jakieś rozwiązanie, pomimo tego, że przechodzi, budzi w jednej osobie mega opór i jest dziesiątka, ale przechodzi, i to się u nas też zdarzało parokrotnie. Najczęściej warto, jeżeli jest to bardzo silne i jest dużo emocji, warto odsłuchać, po prostu zapytać się, co takiego jest w tym wyborze, że nie możesz tam, że jakby nie chcesz go, tak? Tak bardzo go odrzucasz, tak? Nie wiem, wybraliśmy hinduską i ktoś ma dziesiątkę w ramach knajp hinduskich. Jednocześnie wiemy, że chcemy na pewno wszyscy, załóżmy, dobrze postawione, adekwatnie do tematu postawione pasywne rozwiązanie, tak? Czyli że nie robimy nic na przykład, tak, a nie, że nie idziemy do knajpy, tak, szukamy innego rozwiązania, jest tą opcją, która jest mniej preferowana, tak, czyli macie mniej preferowaną opcję, czyli w ogóle chcecie coś zrobić, jest wybór hinduski, jedna osoba daje dziesiątkę, no to ta jedna osoba może powiedzieć, ja jestem uczulona na coś na przykład, tak, to może być z jakiegoś powodu, jeżeli zacznie. Dlaczego jest ta dziesiątka taka w tym momencie tak istotna tutaj? Dlaczego dała dziesiątkę? Co za nią jest? Jeżeli ona wypowie to, to najczęściej może być też tak, że grupa zrobi zwrot i powie, dobra, słuchajcie, to ja mam propozycję. To słysząc to, co powiedziała Aśka o tym, że jest uczulona albo o tych złych przejściach w Indiach, cokolwiek, tak? Zróbmy jeszcze raz wybór, tak? Usłyszawszy, mając dodatkową dane, jeszcze raz wybieramy. Tak, czyli powtarzamy to. I w ten sposób to nie jest weto, ale jeżeli ktoś ma taką potrzebę, może wnieść, albo ktoś inny może chcieć usłyszeć jako taką. Tak. Czy odpowiedziałam, Andrzeju? Tak, masz rację, to nie było weto, to było nazwane wetem, ale to było takie weto na zasadzie to ja nie idę, nie? Takie indywidualne wycofanie, a nie zatrzymanie grupy. Mhm. Czy jeszcze Wam się pojawiają jakieś pytania czy refleksje? A możliwości zastosowania jeszcze w takim razie. Czy widzicie? Tak jak Kasia zaczęła. U siebie. Szymonie, jak widzisz to? A potem się zapytamy Magdy. Jakbyś Szymon włączył mikrofon. Tak się właśnie zastanawiam. Mnie przez chwilę też przyszła taka myśl, czy to można też przenieść na jakieś takie bardziej podejmowanie decyzji indywidualnie, tak się zastanawiałem przed chwilą, czy to można też przełożyć jako taki swój własny system badania tego, na co chce się zdecydować, jeżeli osoba ma jakby problem z podejmowaniem decyzji, no i wiadomo, są też różne, tak powiedzmy, systemy takie, gdzie sobie tam jakieś te pomysły swoje odsiewasz. I tak właśnie też mi naszło, czy to można jakoś zaadaptować do takich bardziej właśnie, że sobie rozpisujesz możliwości właśnie i analizujesz po kolei i na końcu patrzysz, jakie wyszły największy opór, nie? Także jestem też ciekawy, czy to można też przełożyć na takie, na taką właśnie podejmowanie decyzji dla siebie, nie? Typowo, a nie w zespole. Warto spróbować. Popróbuj i wróć do nas z wnioskami. Rozważasz sercem i rozumem, nie? Wszystkie argumenty racjonalne, gdzie cię intuicja ciągnie, mierzysz w tabelce, ustawiasz ranking. Tak, bo tutaj się jakby spotkałem właśnie z różnymi tam podejściami, na przykład, nie wiem, w esencjaliście jest, że sobie ustawiasz jakieś te trzy wartości maksymalne, które muszą być spełnione na przykład, nie? Albo
w tej książce też decyduj, jest też jakiś taki powiedzmy cały framework kroków do twoich pomysłów, no i też tak się właśnie zastanawiam, czy to właśnie podejście od tej strony można właśnie zastosować. I co mnie jeszcze też zastanawia, bo to się też pojawiło tam jeszcze we wcześniejszych wypowiedziach, ale taka głębsza analiza rozłożenia tych wartości oporu. Na przykład nie wiem, czy na przykład w tym podejściu spotkaliście się, czy właśnie jakby zużywa czas też na przykład no, nie wiem, na policzenie odchylenia standardowego, czy jakieś takie, bo to, że to nam daje dużo informacji, prawda, te wartości liczbowe i czy jakby twórcy tego podejścia też się nad tym jakby zastanawiali, to może, czy nie wiem, czy orientujecie się, czy jak to można przełożyć, bo tutaj też nie wiem, czy to Wojtka była myśl wcześniej, że jakby też takie, nie było to nazwane jako odchylenie standardowe, nie, ale jakby jak te wartości się rozkładają, nie, czy te opory w obrębie jednego pomysłu, nie. Oczywiście można robić jakąkolwiek analitykę, jaką chcesz, natomiast jakby tak sobie oglądając po prostu to i to każdy jest do tego zaproszony, jeżeli ma taką potrzebę. Natomiast jeżeli chodzi o metodę, to raczej nie, bo tutaj nie ma czegoś takiego jak bezwzględność, tak? Czyli nawet jak mówiliśmy o tej kwestii, jeżeli byłaby taka potrzeba, żeby mieć to, co Marek podniósł, tak? Entuzjazm i w jakiejś skali określić sobie, gdzie widzimy entuzjazm, a gdzie widzimy opór jako zespół, jak sobie to wyobrażamy, to tu jest też tak, że jeżeli na przykład jakieś propozycje mają opory tylko 3, tak? 2, tak? Nie mają mocniejszych, to i tak na przykład ludzie, którzy zaproponowali tą propozycję, idą do tego kogoś, kto ma dał 3 i się pytają, no to w takim razie po prostu biorę z tej skali najwyższy opór, który mam dostępny, bo on jednak może mi wnieść jakąś informację do mojego rozwiązania. Więc to jest troszeczkę inna, czyli to nie ma znaczenia tak bardzo wartość, w związku z tym odchylenie standardowe i tak dalej, ile wartością tutaj jest pokazanie tego, jak to się rozkłada w zespole czy grupie i wartością jest zrozumienie tego oporu, czyli co jest za nim. Ale liczyć można. No, to na pewno by wydłużyło proces, takie bardzo, bardzo dokładne jakby podejście do tego, więc odczytujemy pewnie to właśnie to, tak jak mówisz, nie? To co tą taką... Te najważniejsze dane, co na pierwszy rzut oka możemy chyba odczytać, nie? Więc... To jest taki sygnalizator, gdzie skierować uwagę, z kim porozmawiać, nie? Magdo, a co u ciebie? A potem może Marek. Już się włączam. No ja chłonę przede wszystkim. Bardzo się... Też zgadzam z tą, też moja pierwsza refleksja była taka, że czemu takie negatywne pytanie? Znaczy, że to jakoś rzeczywiście to pytanie o opór jest... Budzi opór. Z gruntu brzmi negatywnie po prostu. Szukanie negatywów. Jakby. Natomiast... No jednak tłumaczę sobie to tak i wydaje mi się, że to jest po prostu faktycznie szukanie znajdowanie osób, którym najbardziej byśmy zadziałali wbrew i nie chcemy tego zrobić. I to trochę na tej zasadzie działa i spodobał mi się pomysł Andrzeja, żeby to no jednak troszkę przeredagować, czyli jaki masz stosunek do tego, zadanie takiego pytania i określenie już tej skali, tylko że tam od 0 do 5 to jest pozytywne, a powyżej 5 negatywne i jak bardzo negatywny, jak duży ten opór jest, to mi się podoba. Chyba na razie tyle z moich obserwacji. Znaczy jest też dla mnie... istotne możliwość wyłapania rzeczywiście tych przypadków, których najbardziej byśmy
jakimś działaniem zadziałali wbrew i porozmawianie z osobą, dla której to by było najtrudniejsze, któryś z tych wyborów i właśnie takie przeanalizowanie wspólne, co w tym jest najgorszego i co można ewentualnie zmienić, żeby właśnie osiągnąć jednak wspólny cel taki bez działania wbrew. Dzięki. To Marku, ciebie zaproszę, a potem może tych, którzy nie mają kamerek. Krzysiek, czy ty jesteś w stanie mówić? Tak. No to super. To Marku, a potem Krzysiek. Tak, ja zwróciłem uwagę na ten opór, bo tak odruchowo troszeczkę, ale też zauważyłem, że w pewnym momencie tak mamy chyba, trochę jesteśmy nauczeni tego, że niechętnie wchodzimy w te takie negatywne rejony, ale też zauważyłem to kiedyś przy jakiejś pracy metodą Dragon Dreamingu, że trzeba się troszkę przemóc, żeby podejść do tablicy i skreślić czyjś pomysł. Ale jeżeli już to zaczniemy robić i jakby wejdziemy w ten proces taki, że okej, że jesteśmy w zespole, w którym padają różne pomysły i godzimy się troszkę na to, że komuś się może nie podobać nasz pomysł i to jest w porządku i że nam się mogą nie podobać czyjeś pomysły, czyli możemy dać jakby taki negatywny feedback do różnych rzeczy. Tego chyba można się trochę też nauczyć w taki sposób, który jest ok, który nie budzi jakichś silnych, negatywnych emocji, że to jest troszkę elementem procesu. Więc z jednej strony trochę pojawił się ten taki pierwotna obawa przed negatywnymi emocjami, ale też jakby jak później to, że one nie są takie złe. Także to jest to. Jeszcze jedną miałem myśl. To wrócimy może do ciebie, chyba że się pojawi. Dzięki. To wrócimy do ciebie. To jest trochę oswajanie tego, że opór jest dobry, że jest właśnie informacją. To jest takie oswojenie w ogóle tego. Nie? Można zacząć właśnie od tej skali, żeby trochę to ułatwić, to oswajanie, bo potem pewnie grupie ta skala na koniec dnia może być już zbędną, tak? Bo się tak nauczą, że jest okej, okay, że mówią o oporze, że nie będą potrzebowali tego rozróżnienia. Wszystko zależy od tego, czego grupa potrzebuje. To Krzysiu, a potem może Tomek, jeżeli się uda. Krzysztof. Okej, to w sumie tak zacząłem właśnie teraz też myśleć nad rozróżnieniem w sumie jakby tego prostszego procesu, tak, i to jest coś, co w sumie dla mnie brzmi jako proces stosowania w jakimkolwiek kontekście i tutaj chyba faktycznie takie pytanie właśnie, które nie generuje takiego oporu po prostu o to, jak się ktoś do tego stosunkuje, tak jest w mojej ocenie faktycznie trochę bardziej na miejscu i pozwala jakby dojść do znalezienia lepszego rozwiązania z tych, które są. Natomiast mi się dużo bardziej właśnie podoba ta rozbudowana wersja i brzmi dla mnie jak bardzo właśnie fajnie sformalizowany proces doradczy, tak, w Turkusie, który byłby opcją właśnie, która dla mnie potencjalnie tak pozwala jakby różnym grupom, które mają jakieś pomysły, tak, mimo wszystko sprawdzić, jak wygląda opór na te opcje, jednocześnie nie sprawdzając tego do wyboru jednej, tak, czyli potencjalnie na przykład jeśli są trzy pomysły, trzy grupy sprawdzają opór na każdą z nich, potencjalnie wszystkie trzy mogą być realizowane. Tak, to widzę wręcz w taki sposób, więc no po prostu kwestia dojścia do tego, jakie są właśnie przeszkody w tym, żeby te wszystkie pomysły, do których mamy entuzjazm, jako osoby, które jakby za te pomysły odpowiadają, tak, możemy podejść. Super, dzięki. Tomku? Cisza. Dobrze, to Andrzej, może jest jeszcze za... Też na razie nie jest z nami, to Kasia na pewno jest z nami. A, jest Andrzej, dobra, jest, o, i nawet więcej ich jest. To Andrzeju, co myślisz, jakie są twoje refleksje? Jak można zastosować? Mikrofon, oj. Dużo dzieci i ciężko. Nie ma wolnej ręki. Chyba nie ma wolnej ręki. Dobra, już widzimy. Markowi się przypomniało. Marku, zaraz do ciebie wrócę, czyli Kasia, a potem Marek.
Więc ja mam taką refleksję, tak jak patrzę też na tę kwestię oporu, bo ja zaczęłam parę miesięcy temu jakby tworzyć swój zespół, taki trochę bazując na turkusie, znaczy staram się jakby budować to od podstaw i widzę, jak ten zespół, który zaczął ze mną budować to wszystko, jak już w procesie decyzyjnym zaczęliśmy trochę wchodzić w taki pokój takiego samozadowolenia, że wszystkie te decyzje fajnie, wszyscy się zgadzamy, w ogóle mamy ten sam entuzjazm. Jakiś czas temu dołączył do nas nowy członek zespołu, który po prostu, ale dlaczego i w ogóle o co chodzi, jak wy się tak cieszycie w ogóle, ale to nie. I nagle się okazało, że ten opór w tym naszym takim pokoju samozadowolenia stworzył takie dodatkowe okno, które jest na zupełnie innej ścianie i patrzy z zupełnie innej perspektywy i nagle zaczęliśmy te nasze takie samozadowolenie zupełnie inaczej postrzegać, że faktycznie może jednak nie, może jednak powinniśmy inne aspekty wziąć, a jakby trochę wchłonęliśmy wszystko tak między sobą i jakby nie widzieliśmy czegoś innego, więc ten opór wytworzył coś takiego, taką refleksję na tym, że a może jednak idziemy nie w tą stronę, którą powinniśmy i może jednak warto spojrzeć na to przez to inne okno, na tą inną stronę i po prostu podjąć inną decyzję, więc to tak właśnie ten opór jakby tutaj wywołał takie rzeczy u nas w zespole. Super, bardzo piękna metafora z tym nowym oknem, pojawia się nowe okno na innej ścianie. Taka inna ściana, inna perspektywa, dużo bardzo wnosi, to na pewno, bardzo pouczające. Fantastycznie, dobrze, to teraz Marek, a potem Andrzej, do ciebie wrócimy, dobrze? Ja sobie przypomniałem, oczywiście chodziło mi o facylitację, o prowadzenie takiego spotkania, takiego procesu, bo tutaj ja trochę widzę problemy w naszej organizacji, że brak umiejętnego poprowadzenia tego procesu po prostu powoduje, że on się nie jest w stanie jakby wypełnić. Trudno jest to wszystko zrobić, więc dla mnie mega ważne jest jakby przygotowanie się. To nawet jeżeli to jest, nie wiem, powiedzmy prowadzone z kartki, ale umiejętność prowadzenia spotkania. Tego mi czasem brakuje i nawet nie tyle samego spotkania, co całego procesu i takie jakby przypilnowanie go, żeby on szedł swoim torem i żeby prowadził nas gdzieś tam w konkretnym kierunku, do wypracowania jakichś metod. I on im bardziej jest rozbudowany, tym trudniejszy jest prawdopodobnie do pełnej takiej, pełnego przeprowadzenia, do zadowalających efektów. Więc to jest coś, co taka techniczna w zasadzie rzecz, ale trochę taka no, wymagająca przygotowania i gdzie ja tu widzę troszeczkę problem. Techniczna na styku z emocjonalną. Tak, bo może to jest... Hiperważna jest ta neutralność facylitatora, więc jeżeli ktoś jest z organizacji mocno zaangażowany, to ma pewną trudność czasami w oddzieleniu, bo tutaj ta przezroczystość jakby zdania facylitatora jest mega istotna. Co nie znaczy, że moderator nie może być też członkiem zespołu, tylko wtedy wręcz fizycznie robić taki zabieg w roli moderatora, coś tam, i przestawia się w inne miejsce, a w roli uczestnika mam jakieś tam zdanie, nie? Więc może być pewien schizofreniczne podejście. Dwie osoby się robią w tym momencie. Dobrze, to Andrzej, a potem Wojtek. No ja powiem, że troszkę teraz widzę, doceniam to wyjście z tematem od kwestii oporu, że jest w tym taka wartość, bo mam takie doświadczenie, że właśnie ci, którzy mają często jakiś opór, który się potem dopiero okazuje w realizacji jakiegoś rozwiązania, jak nie są tak bardzo wprost zachęceni od razu do wyrażenia tego oporu, tylko się właśnie szuka entuzjazmu dla pomysłu, co jest oczywiście łatwiejsze emocjonalnie, no to potem dane rozwiązanie nie działa. Więc tak troszkę bym zrobił krok do tyłu, że jednak to pytanie o opór jest ważne, żeby najpierw poszukać oporu i zachęcić wprost ludzi, jakbyś znaleźć tych, którzy mogą potem nie chcieć wprowadzić rozwiązania albo nie pójdą do tej knajpy w ogóle jednak, tylko się bali powiedzieć, żeby nie zrobić nikomu przykrości.
A może jeśli są takie przypadki, że rzeczywiście szukamy rozwiązania, które wymaga ludzi, którzy się w to zaangażują jakoś, no nie wszystkich, to może jedna rzecz jest szukać opór, a druga rzecz jest szukać ten entuzjazm, jakby ten drugi etap. Tak, ochotników do realizacji. Nie? Tak, na przykład, tak. Tak sobie teraz myślę. Dzięki. Wojtku i potem może Rafał Łożyński, zobaczymy, czy jest ktoś tam pod kapelkiem. To jest moje pierwsze spotkanie turkusowe i zaledwie od krótkiego czasu po prostu zainteresowałem się tematem, więc praktycznego doświadczenia nie mam. Od roku współtworzę fundację, która działa na takiej zasadzie, że jest nas dwóch, można powiedzieć, założycieli i mamy takie zespoły, które zajmują się różnymi elementami, ponieważ naszym projektem jest projekt Depresja, pisany przez TH Depresja. I mamy zespół do spraw aplikacji multimedialnej, tak, no powiedzmy do spraw zajmujący się, zespół, który tworzy film dokumentalny, zespół, który tworzy kampanię społeczną. I ja szczerze mówiąc nie miałem szansy jeszcze czegoś tego rozwiązania zastosować. Natomiast to, że to jest młoda organizacja i się dopiero kształtuje, to daje mi szansę właśnie zarażenia innych tą koncepcją turkusową. To robię na razie. I wydaje mi się, że to będzie fajna rzecz, w sensie, że będzie się dało zastosować to narzędzie też do takiego planowania strategicznego, ponieważ my dopiero kształtujemy tożsamość, cele, wartości, misje. I no wiecie, no misja, która byłaby na przykład jaśnie oświecenie wymyślona przeze mnie, czy przez tu Marcina, mojego kolegę współzałożyciela, no to nic nie da. I bardzo zaskakujące jest dla mnie to, że w tych zespołach wolontariuszy wszyscy i tak koniec końców oczekują, tak zwracają wzrok i mówią, no to podejmij decyzję na koniec. A w zespole do spraw aplikacji ja się znam najmniej. Prawda? Bo jest ktoś, kto jest user experience, jest ktoś, kto jest zajmuje się tą jakby techniczną stroną i jeszcze do tego psycholog. No i koniec końców oni coś wypowiedzą, a ja mam podjąć decyzję na koniec. I mi to tak się strasznie gryzło, że po prostu szukałem rozwiązań. No i znalazłem turkus w ten sposób właśnie. Także powiem wam, jak coś zastosuję, spróbuję i zobaczę, czy... Ja dzisiaj czuję, że będzie opór przed pierwszym takim spotkaniem w ogóle, w sensie przed taką wersją, że jak to my, jak to nie ty, przecież to ty jesteś z fundacji, a my jesteśmy wolontariuszami. Nie, niestety. No. Możesz, jeśli ten opór będzie duży, możesz jakby zrobić ten pierwszy, łatwiejszy krok, odsłuchać i na podstawie odsłuchu powiedzieć, to ja teraz decyduję to, co wy zadecydowaliście przed chwilą. Okay. Nie? Nie, no to zobaczymy, może się uda tego uniknąć. No tyle, dużo zadań przede mną, żeby zobaczyć, jak to będzie działać. Powodzenia. Bardzo dziękuję. Super, trzymamy kciuki. Jakbyś czegoś chciał, to na pewno potrzebował, to te zasoby turkusowych śniadań i ludzie, którzy są tutaj, mogą ci spokojnie pomagać. Magda łapkę podnosi za chwilkę, dobrze, to Rafał, a potem Magda. Znaczy ja troszeczkę późno dołączyłem, więc postaram się na podstawie waszych tych bardziej waszych odczuć powiedzieć, co myślę. Dla mnie metoda jest ciekawa. Rzeczywiście ciekawe jest to podejście takie bardziej negatywne niż pozytywne. To już kilka osób to zwraca uwagę, nie? Że badamy ten jakby opór i przy kilku wariantach, jak rozumiem, wybieramy ten wariant, który ma najmniejszy opór. Postaram się to zastosować, przekazać do zespołów, że to można w ten sposób robić. I wtedy bierzemy jakieś opinie. Do tej pory podejrzewam, że nie były stosowane żadne formalne metody przy wypracowywaniu, a sprawy były poważne, podwyżki na przykład. Tak? Więc dotyczyły no, takich najbardziej drażliwych kwestii jak pieniądze, więc myślę, że to no, może nam pomóc w zakresie.
Super. Trzymamy kciuki za testowanie. Dzięki, Magdo. Co u Ciebie jeszcze się pojawiło? No, ja chciałam tylko się odnieść trochę do Wojtka, któremu zazdroszczę, że startuje od niemalże zera i ma zapewne nie za wielki krąg tych osób, z którymi będzie testował metodę, bo ja mam trochę gorzej, ponieważ jest nas kilkadziesiąt osób w firmie i bardzo chciałabym usłyszeć wszystkich i pewnie nie będzie to proste, ale mam już narzędzie jakieś, które mi pomoże. No i właśnie jesteśmy trochę podobnie z kolei, jak tutaj Rafał wspomniał, ponieważ staramy się wypracować sobie wewnętrznie nowy system wynagrodzeń i jak wiadomo, no nie jest to prosta sprawa, bo jak przychodzi do rozmów o pieniądzach, to zawsze jest no dużo różnych zdań i oczekiwań. No i też myślę, że dużo emocji z tym związanych, no ale mam nadzieję, że uda się właśnie tą metodą jakoś dojść do sensownych rozwiązań i poszukać, gdzie jest największy opór i jak z tym oporem można by popracować, żeby go było mniej i coś, mam nadzieję, wypracujemy wspólnie. Fajnie. Zobaczcie, że tutaj jest też tak w tej metodzie, że nie pracuje się z oporem, ale nie na zasadzie, że przekonuje tą osobę, żeby się go pozbyła, tylko co ja mogę zmienić w rozwiązaniu, żeby to rozwiązanie było dobre dla tej osoby, tak? Też akceptowalne trochę. Czyli to jest ten element, nie ma tego elementu przekonywania, tak? Z jednej strony, z drugiej strony w momencie, kiedy mamy większościowe wybory, no to zobaczcie, co się dzieje, tak jak się zresztą dzieje to w naszej demokracji, tak? To szukamy sojuszników, zbieramy ludzi, przekonujemy ich, kupujemy ich, cokolwiek robimy, tak? Ale szukamy zwolenników, a nie szukamy tych, którym to, co chcemy przeprowadzić w zespole, w organizacji, w kraju, nie pasuje. Nie pytamy ich w ogóle o zdanie. Oni są wykluczeni, więc bardzo często te osoby po prostu same w tym momencie mówią, no dobra, nie jestem entuzjastką tego, nie pasuje mi to, ale nie czuję przestrzeni na to, żeby to wypowiedzieć, że mi to nie pasuje, to ja się wycofam. Tak? I mamy taki efekt bardzo często właśnie w demokracjach, także jest część osób, która w ogóle nie uważa, że nie ma swojego głosu i w związku z tym go nie wypowiada. W organizacjach jest to samo, tylko w mniejszej skali. Został nam jeszcze Tomek, ale nie wiem, czy jest pod tym kwadracikiem, czy zostawił tylko włączony komputer, bo zniknął, kiedyś był na kamerce. Halo, halo? Tomku? Nie ma chyba Tomka. Tym samym odkryliśmy karty Tomka, że go nie ma na słuchu w tym momencie. Słuchajcie, czy coś jeszcze Wam się pojawia takiego na koniec, bo już mamy prawie, jesteśmy, zbliżamy się do końca i myślę, że jeżeli nie macie jakiegoś konkretnego pytania, to będziemy zbliżać się już do zamykania. Czy jest sprzeciw? Mogę zapytać na zamknięciu spotkania. Czy jest jeszcze jakieś pytanie? Albo refleksje? Ja się zastanawiam, czy macie taką praktykę, żebyście, bo ja nie wiem, kim jesteście, czy macie praktykę, żeby się przedstawić, bo widzę, że Wy się w miarę znacie. A ja nie wiem, bo też powiedziałeś, na przykład można się ewentualnie do kogoś zwrócić, ale nie wiem, jakie macie doświadczenia i jakie organizacje prowadzicie i jak długo jesteście na przykład z tym turkusem zapoznani, prawda? Nie wiem, czy macie taką praktykę, ale nie upieram się. Dobrze, to my troszeczkę zaadresujemy tą potrzebę w ramach warszawskiego środowiska, bo jesteśmy, nie będziemy opowiadać o całej Polsce, ale myślę, że możesz przejść przez różne spotkania, to zobaczysz, kto je prowadzi. To są u nas w Warszawie sponsorem, że tak powiem, literką, która sponsoruje jest E, czyli E jak Energize i organizuje spotkania warszawskie. W ogóle całość turkusowych śniadań zainicjowane zostało ponad 3 lata temu we Wrocławiu przez Gabi Krupę i przez Łukasza Stolarskiego.
I Gabi pracuje z nami w ramach Energize, czyli z nami, czyli ze mną i z Ireną. I jeszcze jest Mateusz Krawczyk w zespole warszawskim, który dołączył niedawno do organizowania samych turkusowych śniadań. Idea turkusowych śniadań powstała po to, żeby mówić o turkusie, dyskutować, pokazywać, czym on jest, zadbać też o to, żeby było taka przestrzeń do dbania o jego trochę czystość podejścia, tak, żeby mówić o tym, jak wyglądają te turkusowe podejścia, co one oznaczają w praktyce i żeby było więcej takich możliwości czerpania inspiracji do wdrażania w swoich rzeczywistościach turkusu. Taki jest też cel turkusowych śniadań. W każdym mieście są różne osoby inne, takie, które pracują z turkusem bliżej lub dalej. My pracujemy na bieżąco, pomagamy firmom na ścieżce, towarzyszymy w zasadzie firmom na ścieżce zmiany w kierunku samoorganizacji. Wolimy mówić samoorganizacja niż turkus, bo jest to bardziej dookreślone podejście, dla nas przynajmniej. I to jeżeli chodzi o Energize, natomiast w różnych miastach są różne osoby z różnymi doświadczeniami, tak jak masz, nie wiem, Rafał opowiedziałby o swojej firmie, to tam też znaleźlibyście prawdopodobnie dużo turkusowych elementów i tyle, tak? Jeżeli jeszcze coś, Rafale, nie wiem, czy cię odkryłam tutaj za bardzo, raczej nie. Nie, znaczy ja zapraszam do kontaktu. Wojtku, masz jakieś pytania, to my jesteśmy gdzieś na ścieżce. Ja jeszcze tak oceniam, że gdzieś w połowie, powiedzmy, tego miejsca. No choćby takie właśnie metody, jak dzisiaj, które prezentowaliście, to jest dopiero jakieś zdobywanie doświadczenia. No? A to dopiero jak się wchodzi, to wtedy widać, jak ten las jest głęboki, jak można w nim się, tak powiem, zagłębić i nawet zginąć, nie? Na turkusowych śniadaniach przeplatają się prowadzący z uczestnikami. Raz są prowadzącymi, raz są uczestnikami też. Także różnie to bywa, a jest pełna pula. Więc jeżeli masz jakieś pytania, to po prostu wystarczy, że zadasz do kogokolwiek, do którejkolwiek osoby z tego kręgu. I chciałam dodać, jak spotkania były w przestrzeni fizycznej, to ludzie bardzo często na koniec wymieniali się LinkedInowymi kontaktami. Fajnie, że wyświetlacie swoje nazwiska, bo wtedy też możecie się po prostu wyszukać, połączyć i to jest generalnie takie grono wsparcia, nie? I kontaktu w każdej sprawie pokrewnej, jakkolwiek powiązanej z turkusem. Jest grupa na Facebooku Wszyscy Jesteśmy Turkusowi, założona przez Przemka chyba. Jest grupa na LinkedInie Turkusowe Śniadania, do której też można dołączyć. Tam można zadawać pytania, to już na pewno będą przestrzenie, w których będzie więcej osób, które mogą na nie odpowiedzieć już z takiego gruntu znajomości tematu i przetestowania na sobie. Bo po prostu to, co robimy, to większość z nas testuje na sobie. Ja wykorzystam tę chwilkę ciszy, pożegnam się już, bo mam ważną rzecz za chwilę, o której muszę się przygotować. Dziękuję Wam bardzo, miło było Was dzisiaj zobaczyć, wypić z Wami razem kawę i pogadać, bezcenne. Dobrego dnia dla wszystkich. Dzięki. To pożegnaliśmy Irenę i teraz pytanie jest, czy... O, Irena wyświetliła właśnie kolor Energize akurat, więc to jest Energize. I no to słuchajcie, czy jest sprzeciw, żeby zamknąć spotkanie i się pożegnać? Tak, i znowu można powiedzieć semafor, tak? No właśnie, nie ma sprzeciwu w tym momencie. Dziękuję wszystkim bardzo. Życzę powodzenia w testowaniu. Jakbyście mieli pytania do różnych miejsc, możecie nas znać. Dziękujemy bardzo. Miłego piątku, reszty i weekendu. Dzięki, cześć. Dobrego weekendu, cześć. Dzięki wielkie. Dzięki, Paulina. Cześć. Dzięki.